Witajcie kochani, mamy 10 lipca, więc postanowiłam dzisiaj rozlosować kolejność czytań ogólnych dla wszystkich znaków na sierpień 2019 roku. Nie wiem, czy u Was też tak szybko czas biegnie, bo u mnie strasznie, zanim się obejrzę, już połowa miesiąca prawie. No ale cóż, mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, więc może po prostu o to chodzi. Kochani, podaję kolejność dlatego, żeby to było tak w miarę uporządkowane, żeby po prostu każda pojedyncza osoba nie musiała do mnie pisać, dopytywać, kiedy będzie taki czy taki znak zodiaku. I postanowiłam sobie, że w tym miesiącu jako pierwsze będą bliźniacze płomienie, ponieważ zawsze są na końcu i też jedna pani do mnie napisała właśnie z pytaniem, czy nie mogłyby być tym razem pierwsze, żeby było sprawiedliwie. No i oczywiście ja się tutaj do wszelkich form sprawiedliwości przychylam, więc tym razem w pierwszej kolejności w czytaniach sierpniowych będą bliźniacze płomienie. Potem polecimy sobie, jak to się mówi kolokwialnie, znakami zodiaku i już podaję Wam kolejność, w jakiej będą te znaki zodiaku występowały. Najpierw będą strzelce, potem panny, następnie wodniki, bliźnięta, wagi, barany, lwy, byki, koziorożce, ryby i na końcu skorpiony oraz raki. W tym miesiącu tak wypadło, że raki będą na samym końcu, ale pamiętajcie, kochani, standardowo ostatni będą pierwszymi, a ja postaram się oczywiście te czytania zrobić w miarę szybko i każdy na pewno otrzyma je w stosownym czasie, na pewno jeszcze zanim rozpocznie się sierpień, także nie musicie się tutaj martwić, że jesteście gdzieś na końcu tej listy, bo i tak na czas przyjdzie to czytanie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczenia i do usłyszenia.